Kawa to podstawa. No dobrze, nie tym razem. Podstawa pod kawą. Podstawa kawy. No i tak naprawdę opowieści. Zapraszamy. Cześć. Cześć. Jesteśmy na Starówce w Warszawie w bardzo ciekawym punkcie czasu. A mianowicie po jednej stronie mamy odchodzące święta Bożego Narodzenia, a po drugiej stronie zbliżający się Sylwester i Nowy Rok. Jest to fajny moment, aby opowiedzieć o dwóch panujących w kulturze podejściach do czasu, filozoficznych podejściach do czasu, które dają również implikacje w osadzeniu w świecie, w życiu. Na czym to polega? Mianowicie, czas związany z Sylwestrem i Nowym Rokiem jest to czas, można powiedzieć, kolisty, a czas związany z Bożym Narodzeniem jest to czas linearny. O co chodzi z tym czasem kolistym? Otóż jest to chyba najbardziej pierwotne podejście do czasu i popularne na przykład w hinduizmie. No do tej pory. Do tej pory, tak. I tutaj hinduizm jest reprezentantem jako najbardziej zaawansowana religia pierwotna, naturalna. Tak. I bardzo ładnie widać tam tą kolistość czasu. Czyli gdzieś tam u początku bogowie stworzyli nasz świat i nas, po czym puścili jakby historię i ta historia ciągle zatacza... Kołem się toczy. Rok, jedno kółko i są jakieś większe cykle, kolejne koła. I w tym są różne święta. A drugie podejście to jest podejście chyba bardzo wyraźnie związane z judaizmem i chrześcijaństwem. Nawet nie wiem, czy istnieje w ogóle w jakiejś kulturze, w jakiejś innej kulturze. Znaczy czas, tej, która została zbudowana przez chrześcijaństwo. Czas linearny. Czasem kolistym nie będziemy się bardziej zajmować. Nie teraz. Był na ten temat film z zeszłego roku, z nowego roku. Sylwestra. I w tym roku w Sylwestra też mamy zamiar nagrać coś o czasie. Mam nadzieję, że nam się uda. Czyli mamy swoje kółko. Jak się uda nagrać Sylwestra, to zapraszamy Was już w Nowy Rok na film o czasie. A teraz przejdźmy do sytuacji, która odchodzi. Tamta nadchodzi, Sylwester, Nowy Rok, a tu odchodzi. A odchodzi czas, czy coś, co można fajnie symbolizować, czas linearny. Boże Narodzenie, chrześcijaństwo. Tutaj tak samo gdzieś tam została opuszczona, świat został opuszczony w ruch. No i sobie gdzieś tam szedł, ale w pewnym momencie, nie w czasie gdzieś tam przed początkiem mitycznym, tylko w pewnym momencie najpierw pojawił się naród wybrany, już osadził dzieje ludzkie w historii, a później jeszcze zwiększył, to już był taki fajerwerek i w ogóle wręcz wybuch, narodzenie Jezusa. No i w tym momencie koniec z czasem cyklicznym. Pojawił się czas linearny, ponieważ narodzenie Chrystusa było w historii raz, jeden raz. W dodatku było bardzo ważne. To zmieniło historię. Tak. I nie tylko zmieniło historię, ale również ma to implikacje filozoficzne. Opowieść nasza nie jest o teologii. No nie, właśnie to jest nieistotne religii, do tej naszej opowieści. Tylko o kulturze. I o koncepcji czasu. W kulturze. Która spowodowała zapewne też sposób, w jaki ludzie funkcjonują. I tylko o to chodzi. No więc kontynuując. Chrystus żył jak zwykły człowiek. Znaczy Bóg. Tak naprawdę, bo cała koncepcja... Chodzi o to, że Bóg tak... Wchodzi w życie człowieka i wchodzi w czas, jako uświęca przez to wejście w historię Tak, ale czas. Chodzi o to, że tak,
uświęca właśnie... Ale chodzi o to, że Chrystus żył jak zwykły człowiek. Czym to uś... Można było nie rozpoznać, że to Bóg, co w Piśmie Świętym dobrze, jest pokazane... Czeka. Teologicznie. No. Właśnie, mimo tego, że nie teologicznie, to teologicznie. Istota sprawy, istota chrześcijaństwa polega na tym, że właśnie Bóg wcielił się w człowieka. No. Ale to jest mało, że się w człowieka wcielił. Również jest kwestia taka, że wszedł w historię. Realnie. Tak. Prawda? To jest ten podstawowa zmiana. To znaczy, to trzeba podkreślić, niezależnie mówię od wiary, od poglądów i tak dalej. Mówimy... Kulturowo. Mówimy tak, jak nie... to o koncepcji rzeczywistości związanej z duchowością. No bo nie mówimy o koncepcji bez duchowości. Inaczej. Powiedzmy sobie jeszcze jedną. Z tego co wiem, znaczy nie przychodzi mi do głowy inny powód dla rozplątania kołowości czasu niż chrześcijaństwo. Prawda? Tylko, że no z drugiej strony nie jest to potrzebne rozplątywanie, to są dwie koncepcje. Ale chodzi mi o to, że jakby chrześcijaństwo jest tym innym niż naturalny tak. koncept, no wydaje się, że oparty o obserwację natury po prostu, normalnego cyklu natury. Wszystko się kręci, wracają pory roku, wracają stada, wracają na niebie te same... No tak. Cykliczność. A tu jest linearność. I z doświadczenia tej cykliczności wychodzi ta koncepcja zamkniętego kołowego czasu. No tak, no nie wiadomo, czy. No pewnie z doświadczenia. Dobrze, ja mówię o intuicjach. No. Ja mówię o intuicjach i to jest. No dobrze, ale. Dobra, i teraz jest kwestia taka. Z jakiegoś powodu. Ponieważ ten drugi czas to jest. I z jakiegoś powodu ta koncepcja zostaje przełamana. No już w judaizmie. No, judaizmie. Powód powiedzmy nieważny. W Starym Testamencie. Powód powiedzmy nieważny. Chodzi dobrze. O to, że to jest nie inna koncepcja czasu. Nie to, że powiedzmy czasu. Nieważny. My go nie znamy. Realnie. Tego powodu. Prawda? Tak, ale chodzi o to, że to jest inna koncepcja czasu. Tak. Czas linearny. Dwie koncepcje. Dwa osadzenia człowieka w świecie. Okej. Okay. I z przytupem i z hukiem ta koncepcja w obrębie właśnie wierzeń judaistycznych zostaje potwierdzona, zatwierdzona, przystemplowana przez wejście Boga w historię człowieka. No tak. Które daje początek chrześcijaństwu. No więc najpierw w judaizmie, a już z całkowitym nagłośnieniem, jak mówiłam przed chwilą, to jest chrześcijaństwo, narodzenie Jezusa i cała jego historia. Obecnie nowoczesny świat raczej też ma, no przynajmniej nie znam innych konceptów, raczej jest skłonny myśleć o czasie jako o liniowym. Bo akurat świat zachodni właśnie jest zbudowany na tej kulturze. Na chrześcijaństwie, na tej kulturze, na tym koncepcie. Jakie to daje filozoficzne implikacje ten koncept? Otóż po pierwsze, poprzez to, że Chrystus żył jak zwykły człowiek, miał psychologię... psychikę zwykłego człowieka, tak odbieraną przez ludzi, fizjologię. Znaczy dobrze, mówimy jak wierzą chrześcijanie. Tak, cały czas. Mm-hmm. Bo to kulturowo dało tak, to, co tak, mamy, tak, że tak powiem. Tak. I żył w określonej kulturze. Wiele osób nawet nie zauważało, że ma do czynienia z Bogiem. Co Pismo Święte mówi? Był to po prostu syn Maryi i Józefa i tyle. Tak. To jest po pierwsze. A po drugie, Chrystus narodził się w określonym momencie historycznym, co w Piśmie Świętym jest i żył w określonym momencie historycznym, wielokrotnie podkreślane. Było, że za Poncjusza Piłata, że tam namiestnikiem był Kwiryniusz i tak dalej. Nie wchodzę w dyskusję, bo historycy dyskutują, na ile to jest podejście precyzyjne. Tak, precyzyjne. Nieistotne. Chodzi o to, że to wszystko pokazuje momenty w historii. Jaki jest tego efekt? Efekt tego jest taki, filozoficzny, że po pierwsze bardzo zostało zwykłe życie ludzkie dowartościowane, wręcz sakralizowane, poprzez to, że Chrystus był właśnie takim zwykłym człowiekiem też, sakralizowany, bo był Bogiem, a przyjął
postać. Znaczy, mówiąc krótko, Bóg był zwykłego człowieka, no, tak? To tak, bardzo dowartościowuje. A drugie, to sakralizuje i dowartościowuje historię. Tak. Bo w czasie cyklicznym historia zasadniczo jest nieważna dla tych ludzi. Już w kulturach pierwotnych, co jeden etnolog i etnograf opisywał i pokazywał na filmach, w ogóle ich nie obchodzi... Czas kołem się toczy. Tak, tak, koniec historia kropka. Taka, co poczy. On się zamyka zawsze, cyklicznie. I to jest ważne. Co najwyżej trzeba się postarać, żeby drugi cykl ruszył. No właśnie tak, na obrzędy są na granicy tych cykli kołowych. I ten czas się wtedy odnawia po tych cyklach. A w czasie linearnym on się nie odnawia. Po prostu jest linearny. Przygoda jest jednorazowa. Jednorazowa. Nie ma drugiego podejścia. Tak. Znaczy, no i... nie ma wersji beta. Tak. No i co tutaj jest jeszcze stosunkowo istotne? Poprzez, na skutek życia Jezusa w historii, taż historia została uświęcona i można do niej podchodzić nie tylko, znaczy może chrześcijanin powinien do niej podchodzić nie tylko filozoficznie, ale dlatego, że ona zostanie tylko uświęcona, ale jest w tym też cel, a celem jest zbawienie człowieka. I w związku z tym historia stała się teofanią. W lewo. Tutaj no, ma to, znaczy nie jest to takie sobie tylko rozważanie filozoficzne, ma to wyraźne implikacje, którymi są sposób życia i zachowania się ludzi de facto w kulturze zachodu. No, zbudowanej na chrześcijaństwie. Tak, zbudowanej na chrześcijaństwie i pomimo, że teraz czasy są coraz mniej, jakby nazwę to sakralizowane, coraz bardziej ateistyczne, to nadal jeszcze to podejście no, pobrzmiewa. No pobrzmiewa, no. Oczywiście. Mam nadzieję, że sprawy, że ta koncepcja czasu i implikacji zabrzmiała jasno. Jeśli nie, to zadawajcie w komentarzach pytania. Zajmiemy się nią w Sylwestra i będziecie mogli zobaczyć nasze... Poodpowiadamy w razie czego. W razie czego. Będzie można zobaczyć w Nowy Rok. No dobrze, ale przypomnijmy sobie, że są święta. Tak, tam... Choinka. Tam jest choinka, tam. Idziemy. Choinka. Tak. No, oczywiście symbol. Jesteśmy przyzwyczajeni, że ona jest emast, jeżeli chodzi o święta. Tak. Ale w Polsce jest to bardzo nowa tradycja. To w ogóle jest bardzo nowa tradycja. Mhm. Choinka w Polsce tak naprawdę przyszła od protestantów zamieszkujących tereny polskie w czasie zaborów. Tak. Jest to typowo protestancka ozdoba świąteczna. Pierwsze wzmianki o choince, z tego co kojarzę, no to jest XVI wiek, czyli czasy Lutra. Tak. Promotorem tejże, no właśnie byłże sam Luter. Zachęcał ludzi, żeby po prostu taką choinkę sobie... A dlaczego? Tak, w domach... A posłuchajcie, bo to jest ciekawa sprawa. Tak, bo się zastanawialiśmy, no o co Lutrowi z tą choinką chodziło, dlaczego choinka? A to się okazuje, że no, jako protestant ze swoim konceptem czytał. Tak, i musiał się wiązać z Biblią, a nie bazować na północnych tradycjach pogańskich. Gdzie... O których też będzie. Tak. Izajasz 60:13. Chwała Libanu dla Ciebie przyjdzie, jodła i bukszpan i sosna z połem, aby przyozdobić miejsce świętości Twojej. Mhm. Mamy choinkę. Mamy choinkę. Przyzwoitą, protestancką. U nas inkorporowaną. Tak. Jak wiele rzeczy u nas. Tak, no to tak jest. No. Przerobioną po swojemu. Tak. Okej. Okay. No. Teraz to już globalny zwyczaj. Można jeszcze wspomnieć, że mamy inny ciekawy zwyczaj. Niemiołe. Dla odmiany. Też znowu jak wiele rzeczy w Polsce. Pochodzi od Celtów. Święta roślina celtycka.
celtycka. Ta roślina celtycka, dokładnie. Była ścinana złotym sierpem przez druida, przez kapłana, w procesji obnoszona, oczywiście w oczywistym momencie, czyli w momencie przesilenia, czyli nowego roku. I kończyła się ofiarą z dwóch wołów, taże procesja. Również jest u Dickensa na przykład opisany zwyczaj całowania się pod jemiołą, która była symbolem miłości i płodności. Również przez, w obrębie tej kultury była uważana za odtrutkę. No, samo dobro. A niestety potem dorobiono jej mordę. Złą pracę, tak. Zaczęła być traktowana jako trucizna, pasożyt, coś tam, coś tam. Ale znowu, w naszej kulturze, mimo tego, że kojarzy nam się, że coś zielonego w zimie, prawda? Zresztą tak samo jak choinka. Tak. Choinka nam się kojarzy. Bo jest jeszcze jedna rzecz. Luter lutrem. I to przyniosło choinkę świętą chrześcijańskim. Ale to nie jest tak, że sama choinka, jak i w ogóle drzewo jest kulturowo i... Znaczy łatwo się przyjęła, ponieważ... Tak, właśnie. Obce. Ponieważ na półkuli północnej w zimą, znaczy półkuli północnej, znaczy... No dobrze, tam gdzie są pory roku jest zima. Tak, jest zima, jest ciemno. No wystarczy już nawet u nas, na naszej szerokości geograficznej. Drzewo, które jest zielone pomimo zimy. No dobrze, wszystko jest przysypane, szare, bure i trzeba coś zielonego. Tak właśnie. I to zresztą też nie miała by tym była. Oczywiście. Tak. I to... Zresztą to samo brzęczy słowiańskich. Tak, tak, bo to jest takie dosyć naturalne, dosyć naturalny koncept. Naturalna tęsknota. Tak. Którą bardzo dobrze rozumiem. Tak. A samo drzewo w ogóle w kulturach jest święte. Bardzo często. Znaczy właśnie. Drzewo jest święte. Drzewo jest symbol... Drzewo jest bardzo ważnym symbolem. To nawet nie to, że samo dobrze. Drzewo jest święte. Teoria. Nie jeden współczesny człowiek, na przykład ja, wariuje w lesie. Coś jest w drzewach. Tak. To znaczy jest coś, tak. Co rzeczywiście powoduje uspokojenie, jakieś... No, ogólnie rzecz biorąc... Ogólnie, znaczy tak, ale również no, są świadectwa, że w wielu kulturach i również na północy drzewa często są święte. A dlaczego są święte? No oczywiście klasyczny koncept. Łączą ziemię, znaczy to, co podziemne, ftoniczne, korzeń. Pień to, co na ziemi i korona w sięgająca niebie. Nieba. I dodatkowo jeszcze korona jest podobna do korzenia. Dobrze, i to jest znaczy podstawą... szczególnie wśród tak. dębów. Znaczy u dębów. Zwłaszcza, ale to... I to dlatego między innymi jest powód... Wśród iglaków akurat nie, ale wśród dębów tak. No, okej. Okay. Tym niemniej iglak też łączy niebo z ziemią. Dodatkowo jeszcze iglak jest czymś, co często szamani wykorzystywali, że można po tych gałęziach wchodzić do nieba jak po drabinie. A no symbolicznie tak. Oczywiście, symbolicznie. No, wiadomo. No i oczywiście w tym momencie jest centrum świata. Centrum świata i czasem mundi. Symbolicznie, tak, czasem jest Axis Mundi, czyli tym centrum, osią świata, a czasami symbolizuje w ogóle świat. A poza tym jest wieczne. Tak. Jest nieśmiertelne. Tak, bo jest, no, tak. Prawda? Jest, odradza się, jest tak. Zielone. Tak. Cały czas żyje. Właśnie, jest w kulturach wielu i też również północnych, bo to jest ważne przy choince akurat. Mhm. Drzewo bywa właśnie symbolem wiecznego życia, czyli de facto nieśmiertelności, a taki no zimozielony iglak, no to bardzo to ładnie widać. I teraz w sytuacji właśnie tej zimy, gdzie wszystko zrzuciło liście, jest dodatkowo ciemno, no to... Daje nadzieję. Bardzo nośny symbol. Daje nadzieję. Wręcz no, tak jak i my lubimy choinki w domach, no bo... No bo. No bo. Wręcz archetyp, można by powiedzieć. Jeszcze jedna rzecz. Tak już mówiąc Jungiem. Tak, Jungiem oczywiście. No proszę. Nawet księżyc się załapał. Dobrze.
Drzewo jest wieczne. Tak. Może widzenia człowieka oczywiście. Może brzmi to śmiesznie, ale tak naprawdę mówimy o archetypach i o konceptach, które mają tysiące lat. Tak. Nie miliony, tylko tysiące. Sięgają na pewno neolitu, może mezolitu. O paleolicie nie wiemy nic. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Nam towarzyszą drzewa, które pamiętają czasy wczesnohistoryczne. Tak. Mają parę tysięcy lat. Wieczne? Tak. Z nawet, punktu widzenia człowieka? Tak. Nawet krócej żyjące drzewa też są wieczne z punktu widzenia człowieka. Niech będzie tysiąc lat. Oczywiście symbolicznie, no. Mówiąc jak Volant, no weźmy nawet tak krótki okres czasu jak tysiąc lat. Tak. Prawda? Nam się wydaje, że to jest jednak długo. No tak, no bo to jest właśnie symbolicznie. No cały czas mówię symbolicznie, bo to nie jest myślenie dosłowne. Dobrze. Cały czas opowiadamy o myśleniu symbolicznym tak, człowieka. Tak. Bo tak naprawdę w myśleniu symbolicznym jest kultura. I cechą człowieka jest w ogóle myślenie symboliczne. Znaczy, dobrze. Człowiek nie potrafi inaczej. Znaczy inaczej. Żadne inne zwierzątko nie potrafi tak jak człowiek. Myśleć tak. Czyli symbolicznie. Tak. Czy dzisiaj jeszcze coś opowiadamy, czy się oddalamy? A, może miejsca? Możemy się oddalić. Zapraszamy wobec tego. W nowy rok. Nowy rok. Na, jeżeli nam się uda oczywiście. Tak, tak, tak. Cały czas na to liczymy i zachęcamy do zadawania dodatkowych pytań do tego tematu. Na nadprogramowy materiał. Tak, na nadprogramowy materiał. A więc... O czasie. Tak, o czasie. Bywajcie. Cześć, do tego czasu. Znaczy, zatoczymy kolejne koło. Jako ludzie pierwotni jest nam to szczególnie bliskie. Tak, tak, tak. O, to z całą pewnością. To my generalnie, jakbyśmy byli nowocześni, byśmy się pewnie czym innym zajmowali. No, to tak. Okej, wyłączamy. Tak. Cześć, jeszcze raz. A, no, tak, tak. Tak, to tak. Na wizji, dobra.